Hejka, z tej strony Elza i witam was na moim kanale, a dzisiaj mały poradnik, zdradzę wam tajemnicę, skąd mam te przedmioty, które sprzedaję na odcinkach, czyli tutorial na to, jak szybko i przede wszystkim legalnie wzbogacić się w naszej różowej gierce. Przedmioty, które widzieliście, pochodzą z wymiany za wykopane złote skałki w Eponie. Aby odblokować Eponę, musicie być graczem Star Rider i ukończyć zadania, gdzie pomagacie Heldze w uzyskaniu domku letniskowego, dostarczacie Hermanowi raport GED oraz pomagacie Nikowi odkryć dolinę ukrytych dinozaurów. Myślę, że przyda się wam również reputacja pani Drake, która jest dyrektorem GED. Możecie ją znaleźć w Jarlaheim, gdzie ma swoje biuro. Oczywiście musicie mieć odblokowaną archeologię w Eponie. Do tego przyda się wam reputacja Lubiana na Wydziale Archeologicznym AAE. Musicie ukończyć zadania, gdzie odnajdujecie cały szkielet dinozaura w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, poznać profesora Jure oraz rozwiązać wszelkie zagadki z Hawaii Jones. Archeologia w Eponie to poniekąd cztery sektory: wschodnie wzbocze, lustrzane bagna, wybrzeże wrak oraz maślane wzgórze. Mamy trzy rodzaje skałek: niebieskie, z których możecie dostać śmieci, oznaczone jako odkrycie. Ich za nic nie wymienicie, możecie jedynie sprzedać, mają szarą obwódkę. Oraz archeologiczne znaleziska, które możemy wymienić u profesora Chirona. Możemy je wykopać niejednokrotnie, stale aktywują się w ciągu całego dnia w różnych miejscach. Złote, czyli te, które nas aktualnie najbardziej interesują, są oznaczone jako ekstra fajne znalezisko. Możemy z nich otrzymać znak Jorjitsu, ołowionego żołnierzyka, antyczny medal oraz skrawek papieru. Aktywują się po jednej w każdym sektorze, ale w różnych miejscach. W sumie możemy wykopać tylko 4 przedmioty w ciągu jednego dnia. Możemy zarobić dodatkowo 40 szylingów za samo wykopanie jednej złotej skałki. Oraz nieaktywne, puste, z nich nie da się nic wykopać, trzeba poczekać jakiś czas i wtedy uzyska ona drobne kamyczki. Możecie również zarobić na archeologii Dolinie Ukrytych Dinozaurów, ale trzeba poświęcić na to więcej czasu, sektory są niewyraźne oraz możemy dostać o wiele mniej szylingów niż za archeologię w Eponie. Możecie także oprócz samych złotych skałek kopać również niebieskie. Zarobicie więcej na niebieskich w Eponie niż w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Ale zajmie wam to więcej czasu, kopanie samych złotych skałek to kwestia około 10 minut. Oto wszystkie lokalizacje, w których oprócz niebieskich mogą pojawić się także złote skałki.
Gdy już wykopaliśmy wszystkie cztery możliwe złote skałki, udajemy się do Waltera Wintervella, który stoi nieopodal stajni w Nowej Grani. Możecie u niego wymienić się za dwa znaki Jiu-Jitsu, dwa żołnierzyki, jeden medal i jeden skrawek papieru. Dostajemy losowo w zamian sprzęt dla konia, strój dla naszej postaci oraz inne dziwne przedmioty, które możemy sprzedać za naprawdę niezłą sumkę. Codziennie możemy dostać tylko cztery przedmioty. To, co widzicie na moich filmach, jest zawsze efektem kilkutygodniowego poszukiwania i kopania. Na koniec idziemy do sklepu, sprzedajemy przedmioty i cieszymy się zyskiem. W ciągu 10 minut możecie zarobić 3400 szylingów. Możliwe, że nawet więcej. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał, a poradnik okaże się dla Was przydatny. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! Oj ty niegrzeczna, wracaj na lekcję.